Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale Xperia 10. Tym razem trzecia ewolucja tego otóż to smartfonu w moich rękach. Sprawdźmy, co potrafi, jak wygląda. Cóż, ładny w sumie, jak to w wersji Sony. Nieduży smartfon, w końcu coś niewielkiego, bo wiadomo, ciągle dostajemy, że tak powiem, duże ekrany, a tu mamy 6 cali w rozdzielczości 21:9. No więc jest to jakaś opcja, jest to jakaś alternatywa dla wielkich smartfonów w tej fajnej proporcji. Dobra, co tu w ogóle dostajemy? Jak ten smartfon wygląda? Widać, że z tyłu szkło, trzy aparaty, dioda, od dołu USB typ C, mikrofon na dole, tutaj jeszcze schowany, tak jak w niektórych lepszych Xperiach, jeden głośnik, szkoda, że tylko jeden głośnik do rozmów. Od góry jest mini jack, jest standardowa jeszcze mikrofon, głośność, przycisk power, który zasadniczo też jest czytnikiem linii papilarnych, który jest aktywny, więc jak on działa? No jakoś nie za szybko, ale daje to radę. Jest też skrót do asystenta Google, więc można go sobie szybko wywołać. Tackam na karty SIM i tutaj znając życie, jak nie trzeba do niej niczego, wystarczy włożyć paznokieć i obstawiam, że zaraz telefon mi się pewnie zrestartuje. Czy nie? Tym razem? No, nie ma tej opcji. To spoko w jakiś tam sposób. Co tu możemy włożyć? Kartę SIM? Albo kartę SIM i kartę microSD? Od razu widać, że jest uszczelka, bo telefon jest certyfikowany, jeżeli chodzi o odporność na wodę. Jest IPX5 łamane na IPX8 i na odporność na pył IP6X. No więc coś tutaj mamy w tym temacie. Na froncie tego ekranu mamy ochronę, czyli szło Gorilla Glass 6 generacji. No czekajcie, już mi się coś nie tam. Aha, pewnie trzeba magiczny PIN wpisać, no bo wyjęliśmy kartę SIM, teoretycznie. Ale cóż, no ekran. Myślę, że to chyba jedna z ciekawszych rzeczy w tej serii 10.3, bo dostajecie tutaj OLED-a ze wsparciem dla HDR. Fajnie, 2520x1080 pikseli, właśnie w tych proporcjach 20:1. Szkoda, że to odświeżanie, tylko 60 Hz, czułość dotyku 120 Hz, ale no, powiem wam, że ekran wstępnie ładnie, jeżeli chodzi o kąty widzenia, fajne, czerń jest czarna, co jeszcze w ogóle, oczywiście Android 11, bo to wiadomo, ale w ustawieniach tego wyświetlacza można się trochę poprawić, można oczywiście ustawienie jakości sobie obrazu pozmieniać, ale jest balans bieli. Ona była standardowo ustawiona na chłodny, ja sobie dałem średni, wydaje mi się lepszy, oczywiście jest ciepła, niestandardowa, ale można też sobie ręcznie tutaj suwakami podziałać, to fajna sprawa. Ale mimo, że mamy kamerę u góry do selfie, nie ma rozblokowania ekranu twarzą, co dziwne. Jest jeszcze coś takiego jak tutaj taki paseczek boczny, boczny sensor się to nazywa, chociaż no wiadomo, trzeba to dwa razy stuknąć. Są skróty do aplikacji, taki bajer od Sony. Ale dobra, co jeszcze ten telefon ciekawego nam tak naprawdę mówi, co w nim mamy w środku? No myślę, że najważniejsza sprawa, co jest sercem tego smartfona. Snapdragon 690 5G. Oczywiście wsparte to 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej. Można ją rozszerzyć do terabajta, widzieliście, za pomocą, otóż to, wiadomo, karty pamięci. Telefon wydaje się fajny, dosyć cienki. W zestawie co dostajemy? Dostajemy ładowarkę, która co nam potrafi zrobić? Zobaczmy sobie, nie jest pewnie za szybka, bo jest tylko 7,5 W, czyli 5 V, 1,5 A. No, myślę, że można by coś lepszego podłączyć. Jeżeli chodzi o baterię, mamy 4500 mAh. Teoretycznie jest tryb ładowania Power Delivery, więc myślę, że pod lepszą ładowarką będzie w stanie to lepiej podziałać. Jest kabelek USB typ C, USB zwykłe, standardowe A, więc no taki, że tak powiem, standard, ale fotograficznie. Myślę, że tutaj może być ciekawie, ale trzeba będzie, że tak powiem, potestować. Co dostajemy? Trzy aparaty. Standardowy 12 megapikseli, przysłona 1.8, pole widzenia 75 stopni. Następny jest to aparat pole widzenia 45 stopni, 8 megapikseli, światło 2.4. Nie zgadnę, makro albo szeroki kąt, to raczej nie jest. Jest szerokokątny aparat 8 megapikseli, światło 2.2.
pole widzenia 120 stopni. Myślę, że chyba najszybciej będzie rozgryźć to tak naprawdę wchodząc, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o fotki. Coś sobie wrzućmy ładnego na tło. No i jedziemy, co ta Xperia ogarnia. Ogarnia nam zdjęcia standardowe. Ogarnia. Dobra, to sobie weźmy, tu można parę rzeczy porobić. Przy okazji macie podwójny zoom. A może to po prostu jest szeroki kąt. I tyle. Takie możliwości mamy. Więc obstawiam, że tamten 2 pole widzenia 45 stopni to jest zoomowy aparat. Oczywiście ustawień toćku będzie. Jeżeli chodzi o nagrywanie, sprawdźmy tylko szybko, czy da się przełączać w locie matrycę. Da się. Nie ma jakiegoś takiego płynnego przejścia, ale możecie sobie się przerzucać, więc to też fajna funkcja, jeżeli chodzi o możliwości. Same aparaty, co nam potrafią zrobić. Nagrywanie filmów jest w 4K, ale zobaczmy właśnie w jakich jakościach, gdzie tu mamy jakieś ustawienia. Znajdziecie pewnie tutaj wideo Full HD, ale my chcemy 4K, nawet 21:9. Ale ile klatek? Stoją pewnie, że 30. Ale nie widzę informacji, czy 60 też sobie nagrywa. Na 60 klatkach jest tylko Full HD, więc tu pewnie 4K jest 30. Ale jeżeli chodzi o tego typu rzeczy ustawień, troszkę widać, że jest. Coś tam będziemy sobie się bawić, wiadomo, będzie film o zdjęciach. Rzucę okiem, co tu ciekawego da się zrobić w recenzji. Pewnie powiem wam więcej, jeżeli chodzi o jeszcze tryby nocne jest, zwolnione tempo, autoportret, panorama, jakieś kreatywne tematy do ogarnięcia. Zobaczymy, jak te zdjęcia wychodzą. Jeżeli chodzi o samego Androida, 11, z lewej strony to, co być powinno. Tu mamy przerzucanie, szufladkę, jeżeli chodzi o jakieś tematy na pulpicie, jak to tutaj, tu mamy to, czyżby nie ma, no nieważne, do rozgryzienia. Cóż dalej, no właśnie, jeżeli chodzi o tutaj Androida, no prawie czysto, z tego co widzę, nie ma tu za bardzo jakichś dodatkowych rzeczy, można sterować gestami, albo oczywiście standardowo przyciskami, ja już przestawiłem na gesty. W wyświetlaczu trochę namodzone, jeżeli chodzi o głośność, głośniki, no to standardowo tu co można porobić. To, co się, że tak powiem, chce, to można zawsze ogarnąć. O właśnie, no tu mamy jeszcze przełącznik wielu trybów, wielu okien, czyli można sobie podzielić ten ekran z racji 21:9, no to tutaj da się coś pobawić. Wiadomo, zbytnio nie ma zainstalowanego śmiecia, tylko takie rzeczy wchodzą, plus te standardowe tematy, więc no macie dużo możliwości. Kurczę, ten ekran, powiem wam, że naprawdę mi się podoba. Taki fajny OLEDzik w takim niezbyt drogim smartfonie i z fajną rozdzielczością i fajnym rozmiarem. Powiem wam, że odpaliłem go i naprawdę no to pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o sam ten smartfon, i powiem wam, że to mi się podoba. Jeżeli chodzi o łączność Wi-Fi do standardu AX, czyli macie 2, 4 i 5 GHz, lokalizacja wszystkie możliwe, Bluetooth 5.1, USB 3.1, jeżeli chodzi o złącze tutaj na dole. No i cóż, chyba z ciekawostek w sumie to tyle. Wersja kolorystyczna niebieska, biała i czarna. No mi trafiła biała, oczywiście jest NFC, przy okazji można zobaczyć. Wydaje się smartfon ciekawy. Muszę go posprawdzać w speed testach, jak on działa, ale wstępnie powiem wam, że szybko. Już te, kurczę, tegoroczne średniaki już mają to do siebie, że działają fajnie i ładnie, a ten jeszcze w ogóle wygląda dobrze. Jak jeszcze zdjęcia będą wychodzić fajnie, myślę, że może być to fajny smartfon, w szczególności w tych dużych proporcjach, gdzie naprawdę uwierzcie mi, że oglądanie jakichś stron w tak dużym układzie jest fajne. Ja biorę się za testy, sprawdzam, zobaczymy, co potrafi ten smartfon. Za jakiś czas pewnie więcej o nim, więc jak to zwykle u mnie wszystko będzie. Macie jakieś pytania, piszcie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!